Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w dzisiejszym odcinku Drogi do Skilla z Neymarem w roli głównej, czyli no to jest seria, która Boże, już długo trwa, ile to już trwa, z miesiąc jakoś? Na dłużej chyba, bo tam była ta przerwa w międzyczasie, ale to jest w tym momencie 24 odcinek, czy coś takiego, 20... No chyba 24, nieważne. Nie będę wam mówił, który, bo nie pamiętam. Gramy standardowo tym składem, którym już gram od dłuższego czasu. No bo bardzo mi się przyjemnie nim gra i dlatego go katuję, tak? W ogóle, patrzcie, zmieniłem stroje. Ustawiłem sobie na takie stroje, to są jakieś stroje, które trafiłem w paczkach. Bo nie chciałem używać jakichś strojów, których już używałem w tym roku i zdaje mi się, że tych jeszcze nie używałem. Cały hiszpański skład. W obronie Pique i Puyol, ojej, i Santi Cazorla na SP. Powiem wam tak, no nie powinienem tego meczu przegrać, o ile koleś nie będzie dużo lepszy. Jeżeli nie będzie dużo lepszy lub nie będzie miał jakiegoś niesamowitego farta, patrząc czysto po drużynach, raczej się nie obawiam, szczerze mówiąc. Dobra, i Benzema już ma piłkę. Wiecie co nadchodzi? O Boże, ale to było beznadziejne. To było naprawdę beznadziejne. Ale w sumie on też teraz zepsuł. Więc Nastri teraz jakiegoś wolnego. Dawaj, Nastri. Uda ci się. Jesteś najlepszy na świecie. Co się dzieje? A mnie to wkurza, bo człowiek próbuje wykonać wolnego, a ten teraz zajmuje się jakimiś kartkami i tak dalej. Zawsze mam wrażenie, że nie wiem, pad mi się wyłączył albo coś takiego. O, i to i widzicie, i teraz przez to źle wykonałem, tak? I to wszystko jego wina. To nie moja wina, to nie jest tak, że nie umiem wykonywać wolnych, to po prostu wszystko mi sędzia zepsuł. PS, to prawda. Wow, jaka obrona, wow, Diego Lopez, wow. Wow, wow, wow. O. No. I znowu pazurki. Znaczy znowu, w sumie to dopiero wczoraj zacząłem to robić, ale cicho. Wow, w ogóle Neymar się cieszy z wymyślanym przyjacielem. Piękna sytuacja, ja płaczę z radości. Nie no, akcja, no powiedzmy, że taka sobie, ale... Okej. No, nie powiem, żeby kolega nie był niepodatny na triki, no bo absolutnie nie mogę tak powiedzieć. Bo po prostu... Robi chyba wszystko, żebym tylko go objechał tymi trikami. To jest właśnie... Na takim poziomie nagrywane są wszystkie kompilacje bramek, jakie takie inne rzeczy. Oprócz moich oczywiście, jakie robiłem do tej pory, bo moje raczej powstawały w trakcie nagrywania innych serii. Po prostu były to jakieś ładne bramki, które trafiłem. Ale jak widzicie jakichś takich... Są tacy youtuberzy, co się zajmują tylko robieniem filmików, jakie to super bramki nie trafiają. Widać, że tam są zawsze ludzie, którzy... Po prostu robią ślizgi na lewo i prawo i wbiegają ci na zawodników. Na wyższym poziomie niż tak, nie wiem, czwarta liga, to nikt tak nie broni. Widzicie, ja po prostu z tym ziomkiem robię co chcę. I to jest taki typowy właśnie ziomek z takiej szóstej ligi i w dół. Właściwie czy tam w górę, zależy jak to się patrzy, no ale mi chodzi, wiecie, o ligi typu tam do dziesiątej, tak? I po prostu ludzie tak bronią i strasznie łatwo ich się jedzie trikami. I to triki wcale nie są takie skuteczne, ja dlatego ich tak dużo nie używam w wyższych ligach, natomiast na tym poziomie, no to jakby oni nie wiedzą po prostu, co się z nimi dzieje, tak? To dlatego, no tak się nie broni generalnie, nie robi się wślizgów na lewo i prawo, to nie pomaga. No i który ile to jest? 3 do 0? Czy no? O! O, utracone połączenie, mówicie. No cóż. Ach, kolega wyszedł. No to gramy jeszcze jeden, tak? Natomiast... no było chyba 16 strzałów na moją korzyść, coś takiego. No to naprawdę, to ziomek za bardzo się nie popisał. Jakimiś skillsami. Lord Moyes. No to może być zabawne. Przetransferowany Mandzukic. O Boże, patrzcie na tych na defensywnym pomocniku Modric i Mascherano. Oni obydwaj mają 1,70 m wzrostu, tak mniej więcej. Czyż to nie piękne? Nie uważacie, że to jest piękne? Ja uważam, że tak. Także zobaczmy. Zapowiada się fajnie.
Benzema szybszy. Benzema 1-0. Musiał być szybszy. Kto go w ogóle próbował tam gonić? Co to był? Marcelo? Tak strzelam? Chyba tak. Chyba to jest Marcelo, nie jestem pewien. No ale mi się zdaje, że Benzema jednak tam troszkę za dużo miał miejsca do przodu, żeby go nie dogonił. W ogóle dziwna kombinacja, kto gra Neymara i Mandzukicia w jednym składzie, tak? Triki i główki, no raczej takie składy. No widzicie, ja na przykład mam tego Benzemę, żeby móc też wrzucić, ale on ma 4 gwiazdki sztuczek i ma dobry dribbling i jest taki, że jest też troszkę techniczny, a Mandzukic to taki klocek do wbijania główek. No kiedy Neymar jest wręcz odwrotny, no tak dziwnie. O, dzięki za piłkę, dzięki za gola. Ja już myślałem, że nic tutaj nie zrobię, a tu się okazało, że patrzcie, jednak się udało. No bo Dziomek w ogóle zamiast wybić tą piłkę, zaczął tam gdzieś z nią jakoś tam się tłuc, w polu karnym tam z 10 było, podbijało się. Ja dostałem tą piłkę i strzeliłem. No proste i 2-0. Ale klepa. Ud! Afelaj, proszę cię, proszę cię, nie mogę z tego, co on zrobił? O, pięknie, nie no, to jest akcja sezonu, nie no, dla mnie po prostu Afelaj jesteś mistrzem w tym momencie. Nie, no akcja sezonu, zdecydowanie. No serio? Tak łatwo? Aj. Nie róbcie tak. Widzicie? Fajna jest ta seria, bo dzięki temu, że ja przychodzę przez te niższe ligi, macie okazję zobaczyć takie różne zachowania, które się nie powinno robić. Nie róbcie czegoś takiego. Jeżeli macie już ostatniego obrońcę i tylko bramkarza i oni obydwoma zaczniecie wybiegać, to strasznie proste jest zrobić coś takiego. No i drugi raz przeciwnik wychodzi przy 3-0. No cóż, i znowu dosyć mocno zdominowałem. Także w tym momencie potrzebujemy w 5 grach zdobyć 4 punkty i zdobywamy tytuł, no i w 5 grach 1 punkt, żeby po prostu awansować. Także to było na tyle, dziękuję wam za oglądanie, jak się podobało, łapeczka w górę, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku, na razie, hej!